No i mamy kolejna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, zrealizowana. Potężne pożary, jeśli chodzi o Grecję, ta przepowiednia zrealizowała się. To przedstawiał Jasnowidz Jackowski, bodajże w kwietniu e, czy w marcu 2024 roku, a to się realizuje już pod koniec czerwca 2024 roku. Zresztą tą przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego przedstawiają na swoim kanale. Blisko 70 pożarów w Grecji, wyobrażacie sobie, każdego dnia wybuchają potężne pożary. A wszystko po prostu związane z falą masakrycznych, gigantycznych upałów, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Kolejna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego zrealizowała się, sprawdziła się jasnowickowskiego. Mówię na temat ognia, na temat pożaru, jeśli chodzi o Grecję. I to rzeczywiście ma miejsce potężne pożary, jeśli chodzi o Grecję, ponad 70 pożarów dużych, jeśli chodzi o Grecję. Na no to wszystko po kłosie tego, że w Grecji mają miejsce potężne upały, tak, upały takie, które nie da się praktycznie wytrzymać. Kurczę, ciekawa sprawa jest, bo pewien taki mężczyzna chyba na TikToku to pokazywał. Że on był w Grecji, tak, na wakacjach, cały dzień nie wychodził, bo było tak ciepło. I dopiero wyszedł wieczorem, chyba o godziny 20 na kolację, już, już, czy tam później, a już było ciemno za oknem, tak? Słońce już po prostu schowało się. no To pewnie nie wiem, no tam w Grecji pewnie później założyło, no a w każdym razie było już ciemno. I ten mężczyzna mówi, że dostał i tak udaru cieplnego, po prostu bo i tak była temperatura powyżej 30 stopni, a ten facet był po prostu był jakiś tam starszy, po wieku. Oczywiście on tam też mówi, że mało płynów pił w ciągu dnia, natomiast wyobraźcie sobie, tak dostał udaru cieplnego, w ogóle nie wystawiając się na słońce dlatego, że była tak wysoka temperatura i poszedł na kolację po prostu do restauracji wieczorem, tak, czyli natomiast no, po prostu kompletna tragedia, kompletna masakra, więc tutaj rzeczywiście kolejna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego zrealizowana, kolejna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego zrealizowana, czyli potężne pożary, jeśli chodzi o Grecję. Ja tą przepowiednię przedstawiałem że w kwietniu albo też w maju i już się ta przepowiednia realizuje. Oczywiście złośliwi mogą powiedzieć w ten sposób też mi wizja przepowiednia jasnowizaciego było to łatwe do przewidzenia. Rok temu też miały miejsce pożary w Grecji. Tak owszem, po prostu, no, pożary wszędzie występują w Polsce, też co roku mamy pożary każdego dnia w różnych rejonach w Polsce natomiast zobaczmy sobie, jak duża jest skala, jak duże upały, tak? Ponad 70 dużych pożarów, jeśli chodzi o tereny leśne tak, nie mówimy jakichś tam, że płonie śmietnik czy samochód, tylko po prostu duże pożary, czyli ponad 70 pożarów, gdzie to nagrywam, to jest końcówka czerwca, tak, czyli dopiero po prostu lato się zaczęło, czy ten sezon wakacyjny, a tu już tak dużo po prostu tych pożarów, tak, chyba w tamtym roku też była jakaś potężna pożar, chyba na Krecie, gdzie ludzie tam pojechali, praktycznie, tak, był kompletny kurz, tak, takie jakby zanieczyszczenie w powietrzu w związku z tymi pożarami lasów i tak, jak przyjechali to tak szybko, musieli być Ewakuowani. No ale to tam chyba jakiś czas trwało, potem się wszystko uspokoiło, a teraz po prostu potężne pożary, no i też bardzo wysoka temperatura, tak jeśli chodzi o Grecję, bardzo wysoka po prostu temperatura, no w Grecji z reguły jest ładna pogoda, jest ciepło, słonecznie, natomiast no takie wysokie temperatury to naprawdę na najbardziej odważnych i najbardziej wytrzymałych, tak, którzy tam mogą jechać, a na pewno ludzi, którzy mają problemy z sercem, czy ludzie w podeszłym wieku, no dla nich to nie jest zbyt korzystna sytuacja. Zresztą miasto Wysiackowskie, bo on nie wiem, czy rok temu był, czy Bodajże dwa lata temu w Grecji, to opowiadał, że E, właśnie było bardzo ciepło e, i też jak e, w ciągu dnia to chodził praktycznie od cienia do cienia, szukał po prostu wszędzie cienia, żeby się schronić po prostu, bo było tak ciepło, tak, no jasno, po operacji serca, który bierze codziennie leki na serce, no to wiadomo, że tutaj po prostu e, ta pogoda, czy e, w Grecji to dla niego nie, nie korzysta, tak, dlatego, bo w tym roku pojechał na Fuerteventurę, e, wyspę hiszpańską, tak, ale ta wyspa z kolei jest wieczna, więc e, dużo jest wiatru na niej, więc po prostu jest ciepło, ale też jest sporo wiatru, tak? Jest ciepło, ale wiatru jest, więc nie jest tak odczuwana ta po prostu wysoka temperatura. Więc kolejna wizja przepowiednia Jasnowicza Jackowskiego zrealizowana. Oczywiście być może to nie jest jakaś spektakularna przepowiednia, pewnie ona przeszła po prostu wielu, wiele osobom dziś bez jakiegoś większego echa. Bo gdyby jasnowidz Jackowski mówił o jakiejś katastrofie, katastrofie samolotu, no to wtedy wszyscy patrzą po prostu i mówią, co Jasnowic mówi. Natomiast no rzeczywiście ja tutaj z punktu widzenia takiego chronicznego. No, to potwierdzam, tak, że ta wizja przepowiednia po raz kolejny się sprawdziła. Znaczy, po raz kolejny w tym przypadku, tak, jeśli chodzi o Grecję, ona się sprawdziła. Była też przepowiednia dotycząca powodzi, jeśli chodzi o Bawarię, Niemcy, to też się po prostu ta przepowiednia w tym roku sprawdziła. No i przepowiednia dotycząca gigantycznych pożarów, jeśli chodzi o Grecję. A tym bardziej, że chyba Grecy po prostu no, kładą du duży nacisk na to, żeby te pożary nie miały miejsca, pewnie jakieś systemy tam wczesnego ostrzegania szczeg i tak dalej. No bo przecież Grecy w dużym stopniu żyją z turystyki, tak więc takie pożary one zniechęcają turystów do tego, żeby przyjeżdżali do Grecji na wakacje, odpocząć, więc tym bardziej, tak, jest to zaskoczenie tylko dla turystów, ale też po prostu dla lokalnych mieszkańców. No, tak czy owak, miejmy nadzieję, że te pożary jak najszybciej się skończą, albo przynajmniej po prostu nie będą aż takie, w, w takiej dużej ilości, no bo wiadomo, że każdego roku po prostu pożary mają miejsce. Natomiast miejmy nadzieję, że sobie po prostu Grecy z tym poradzą. Natomiast tutaj po raz kolejny ta wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego, ona się zrealizowała, tak, ona została zrealizowana, jeśli chodzi o pożary, 70 pożarów. To ciekawe, kurczę, czy są jakieś po prostu miejsca, jakby, które nie, obję nie są objęte, czy w pobliżu u których nie ma pożaru. No nie chcę mówić, że nie wiem, cała Grecja płonie, no chociaż teoretycznie można by było tak powiedzieć. Ale czy są jakieś takie miejsca, jakieś białe plamy na tej mapie, gdzie rzeczywiście te pożary nie występują? No bo 70 po prostu miejsc, gdzie te pożary występują. Oczywiście 70 miejsc, ale to pewnie już tam strażacy to gaszą. Tak? Tylko sam fakt po prostu, że w tak krótkim czasie aż tyle po prostu powstało tych pożarów. No a wszystko wskazuje, że to nie jest dziełem praktycznie człowieka, tylko z kwestią natury, no bo jak takie są wysokie temperatury upalne, no też ciekawe, co to znaczy upalne. U nas w Polsce to upalne, to już jest 30, 30 parę stopni, a tam w Grecji jeszcze wyżej, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy planowaliście jechać w tym roku na wakacje do Grecji, a może zmieniliście kierunek po prostu, jeśli chodzi o wakacje, bo rzeczywiście bardzo dużo Polaków jeździ do Grecji. No, Grecja jest przepięknym po prostu wyspą, to muszę powiedzieć. Ja nigdy nie byłem w Grecji, ale z tego to, co widziałem, po prostu naprawdę jest przepięknym tutaj krajem, wyspą, więc rzeczywiście jest tam wiele miejsc, które można po prostu zwiedzić. No a takie pożary to gdzieś zakłócają tak tą, sielski, tą, tą sielską po prostu atmosferę, jeśli chodzi o wakacje, jeśli chodzi o wypoczynek w Grecji. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknę na krzew a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę. Nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpagea na Facebooku. Zaległcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. No i cześć. Cześć i czołem.